Siemanko gołąbeczki, godzina 14:27, właśnie wracam z roboty. No i dzisiaj nadszedł ten dzień. Prawdopodobnie na 90% jadę po lot, gołębi, a nawet idę, biorę klatki i kupuję od Marcina wszystkie gołębie, od mojego sąsiada. 120 sztuk podobno jest. Będziemy liczyć, zobaczymy. I pewien okres się kończy. Marcin trzymał gołębie z 8 lat chyba. No, tak co najmniej 8 lat. 8 albo 9. No ale co, no w takim momencie jak teraz trzeba po prostu, trzeba, jak ma chęć je sprzedać, bo widzę, że już nie gania, już nie ma jakiejś motywacji, młode gołębie sprzedał, także żeby pozbyć się rywala, najlepiej kupić od sąsiada. Także tam mam na ciemne winery Budapeszty. Teraz słabo ganiane, bo to nie jest to samo, co było kiedyś, ale same stare oczywiście gołębie młode wcześniej sprzedał, ale one wiedzą jak się lata. Ktoś by je wziął w dobre ręce i miał pojęcie trochę o ganianiu, to by je moment rozpędził. Sam jestem ciekaw, co on tam trzyma. Nagram może jakiś filmik, zobaczymy w jakich warunkach łapał mi gołębie. Dzisiaj ciemno, poniedziałek, zanim to wszystko, już dzisiaj nie będziemy ganiać. No i tyle. No miałem taki pomysł, żeby wziąć je do siebie i mówię, wezmę je do siebie wszystkie i będę je trzymał. 120 sztuk, gdzieś tam ze 20 jakby było, to tych koczków może czy coś takiego bym usunął albo coś. Ale tu rozmawiałem z kolegami i koledzy mówią, nie Tomek, no to będzie problem. Przyjdzie wiosna, polecą, albo Marcin znowu będzie chciał sobie założyć czy coś takiego, to wiesz jak to jest. Nie wiem, tam jest siatka, nie wiem, może siatkę będzie chciał sprzedawać. No, wszystkiego się dowiemy. I tyle, no. Taki troszkę smutno, ale wiecie, no jak już ktoś wynosi młode, same stare, zostawia, to lepiej pomóc mu wszystko wynieść. Spotykamy się już przy gołębiach. Poczwowe polatały, tata je wypuścił. Zaraz te wypuścimy, latają po ziemi, niech se pożerują dzikusy. No i idziemy, zobaczcie co tam sąsiad nachował. Powiem wam, że to jest niereformowalny człowiek, zobaczcie co się dzieje, znowu chleba na kruszu. On mnie rozbraja, ten tata. Nie rób tego, tato. Nie jest gołębią chleba, bo zaraz będzie choroba, kurde, a potem ja będę musiał to wszystko leczyć, a ty będziesz płakał. Nie, choruję ci, choruję. Prosto pod Jastrzębia jest, będzie Jastrząbek tu lata. Marcin, nie mogę się do niego dodzwonić. Poszły. Darek też już jest. Gdzie one tam? A Tadeusza idą. A Darkę zaraz będę u mnie. W tym roku mają kierunek tutaj. Jak zobaczcie, jak z Marcinem nie ścinkuje, to z Darkiem cały czas. Bogdan, znaczy nie Bogdan, tylko ten. Jak on się nazywa? Tadeusz spędził, zobaczcie, tu dole. Berlina ma, a zaraz będę miał z nim ścinę. Armagedon, kurde, Armagedon. Berlinka ma nawet, kurde, czarnego. Nadlatują. O. Może tam zaraz w dach mu zejdą. Nie wiem, coś może tu jest. Jakiś peszt ciemny, coś ucieka, ale coś mi tam do Darka jakiś jasny spadł. Mój jasny.
Ciekawe, czy to ten, o którym myślę. Bardzo możliwe. Ale to już by był szczyt po prostu, bo poszedł tam i poleciał do niego spadł. No ale to życie. Jak przyszły siadać? Dziwnie. Myślałem, że coś z tych ciemnych jest. Tu coś ucieka, jakiś czarny, ale to... Może nie mój. Matko Bosko. Muszę tego żałobnika zobaczyć, który to jest. On u mnie latał, nie będzie. To nie jasne. Przeszło. Siada. Mój, nie mój. Moje kopcy. Nasta Marcin chyba za nie mógł. Zobaczcie, te sznurki. Wypadł mi z kieszeni, bo wsypywałem teraz żarcie dopiero z soboty. Taki człowiek zajęty. Już się do nogi przyczepił ciemne. O Jezu. Pęto mu się zrobiło, ale się zaplączę się to zaraz. Się przewala. Trzeba uważać na to. Teraz poleci na siatkę, się zaczepi i będzie dopiero cyrk. I zobaczcie, już nieszczęście. Widzicie, jeden za nogę się zaczepił, drugi. A tu mają chęć iść, może przyjdą. One tak dziwnie schodzą, zobaczcie, raz. I mogą zaraz tutaj być. O, Marcin mi napisał. Czekaj, Marcinku. W tym roku za to w ogóle nie mają tam kierunku. Albo idą tam, albo z tyłu. Mało im brakuje. Co to za winer tak mi lata tutaj, taka żabka jakaś. O, takie gołębie. Winery, peszty. Ciemne. Czyste. Znaki porobiliście? Ale tu mi w ten zaciąg tyle nasiadało. Nie no, troszkę miejsca ma do ganiania. Poszło, nie. Od razu do mnie idą. Ja ci powiem, że ja nie wiem, czy tu setka jest. Jak ja miałem ponad 130, a bociany tylko wyniosłem. A bociany wyniosłeś? No takie doganiania gołąbki. Zaraz zabierze. Krótkie są. No. Krótkie. I zaraz nad Tomkiem będą. No i chodzą tam jakoś. Za często ich nie ganiać teraz, nie?
ale się trzymają. Jeszcze zaciąg taki z tego. On jest zdejmowany. Ile to ma? Ze 4? Tak ma 4, tak 6. 4 na 6. No, można sobie zabrać jakieś coś. No i zabrane. 45 ciemnych jest, takich różnych, i czarne, i groszki jakieś, i siwe. Najwięcej chyba siwych jest. Czekaj, 45 takich Budapesztów, takich, ale to takie widzicie, są też jest 45. No i winerów chyba jest 20. Kolorów jest 10, także wyszło 119 w sumie. Przepraszam, 121 w sumie. Zabrałem jeszcze żarcie, pszenicę i mieszankę. I Marcin problemów się pozbył. Przy okazji policzyłem sobie pocztowe. 45 sztuk mam. Może w weekend mi się uda posprzątać. Dwa ostatnie gołębniczki. Tutaj do tego małego ich wrzuciłem, bo tamtych jest w sumie 120. To będą miały zbyt ciasno. 45 sztuk jest, plus dwa moje łapane tutaj wrzuciłem. 9 groszków. Ganiane, no. 19 takich winerów, takich, takich do kija też. Takie winerki. No i pełna buda, zobaczcie, akurat je się wyniesie, to się posprząta. No i dobrze zrobiłem, że te pocztowe tam przerzuciłem, bo tutaj naprawdę by był ścisk. W sumie 123 sztuki są, bo tu są dwa Adama łapane jeszcze, o ten Budapeszt taki Marcin łapał. No i niecik tu jest, kurde, niecik tu jest, żebym nie wiedział, który to jest ten niecik. Ale muszę go złapać, bo on był czarny. Zaraz go dopadniemy. Proszę, jest Tomasz, numer tu już nieaktywny pewnie. I złoto, i srebro pomarańczowe, i niebieskie. Taki niecik. Tych niecików to wtedy nałapałem i on przyjechał i zabrał wtedy na Sulejówkę. Jeszcze z nim się pokłóciłem wtedy, bo ustaliliśmy cenę, pojechałem na Sulejówek, a on nie chciał mi tyle dać za nieco, ja chciałem, a chciałem normalnie podychu. Tacy są hodowcy. Pozdrawiam, trzymajcie się, gołębie do zabrania, 123 sztuki w sumie będzie. Zniszczyłeś wszystko, tak fajnie się ułożyłeś.